No i właśnie dzisiaj udajemy się z kolegą na wykupiony rejs jachtem, dwugodzinny. No i zobaczymy, jaki to nam się jachcik trafił. O, ten tutaj. Ekskluzywny jacht, ale one się wszystkie tak nazywają, one wszystkie ekskluzywne, ponieważ firma, która te jachty wynajmuje, tak się nazywa. I widzę, że już jest jakiś soczek na podkładzie. Czy to jakiś będzie poczęstunek, się okaże. Buciory trzeba zostawić. Nie ma wchodzenia na piękny jacht w buciorach. Ale za to mam ładne skarpetki. Nikt takich nie ma. Dobra, na razie pauza w nagrywaniu. Tak wygląda mostek kapitański na tym jachcie. My teraz akurat mamy spotkanie informacyjne. No już wypływamy z portu. Jest tutaj miejsca naprawdę tyle co na lekarstwo. Bo bierze, wypływając z tej zatoczki, musi uważać zarówno na przód, jak i na tył. Ale widzę, że ten jacht jest bardzo sterowny. Ma boczne silniki, to znaczy takie dysze pędne z wodą. I pięknie się zmieścił tutaj w zakręcie. Dosłownie na styk. No i już widok tutaj na Dubaj Marinę. Tutaj nawet jest żaglowiec. To nie to, co polska żegluga bałtycka bez żagla robił porutę. Ośmielili się nazwać żeglugą, a żagla nie mają. A tutaj jest prawdziwe żagle na jachcie. Jest 9 rano, dlatego jeszcze jest tak fajnie rześko i trochę mglisto. No i o poranku jak o poranku. Woda bez żadnej fali. Jedyne fale, które tutaj są, no to wytworzone przez jednostki pływające. No i tutaj drugi mostek kapitański na górnym pokładzie. Jest nawigacja. Cała trasa zaznaczona. Może troszeczkę przyzumuję. Dobra. Prędkości kosmiczne to nie będą. Na dziobie są jeszcze dwa leżaki, dwa materace takie. No i żeśmy kawałek przepłynęli. Ja nie nagrywam cały czas, ale to tyle, co nagram, to wystarczy w zupełności. Byłem kiedyś na podobnym rejsie, tylko że płynąłem taką szybką łodzią z 4 olbrzymimi silnikami i to był wieczorny rejs wtedy. I to tak skakali wszyscy
do góry, że gdyby nie zapięte pasy, to by powypadali z tej łodzi. Tu jest fajny jacht. Kolega inżynier budownictwa stwierdził, że to, co zrobili z tym budynkiem, to jest marnotrawstwo, bo przez ten prześwit zmarnowali mnóstwo metrów kwadratowych. Zamiast to elegancko zabudować, to zrobili takie wielkie okienko. Można powiedzieć, że Dubaj ma dwie ramy. Jedną tą taką wąską, złotą ramę, a tu jest taka druga, szeroka. Zaraz, jak tylko wypłyniemy spod tego budynku, to powinno nam się ukazać dubajskie koło, największe na świecie, Ain Dubai, już się wyłoniło tam. No niestety, nie jest czynne. Coś im się popsuło, że nie działa. Ta wyspa tutaj z tymi budynkami, ona dość niedawno została dobudowana. Jak tu byłem w 2014 roku, to jeszcze tego w ogóle nie było. Podobnie części tego wieżowca z tą luką w środku też nie było. I tam już dalej widać plażę w Dubai Marina. O tej porze jeszcze mało ludzi. No ale przybędzie. W drodze powrotnej na pewno będzie tych ludzi dość sporo. O, właśnie czymś takim płynęłem ostatnim razem. O, tylko że lepszym, bo miał 4 silniki. Parasole z panelami słonecznymi u góry. Coś identyczne są na Expo Dubai 2020. Tam jest cały las tych parasoli. Wygląda to bardzo efektownie, jak się pod tym przechodzi. No i już tutaj jest widok w całej okazałości te koło, ten Ain Dubai. Podobno jednorazowo zabiera ponad 1000 pasażerów. 1000 ileś tam osób zabiera. Ogromne kabiny, można sobie wynająć pojedyncze miejsce, można sobie wynająć też całą kabinę na jakąś imprezę, ale nie w tym momencie, bo jest widocznie jakaś wykonywana konserwacja, jakiś remont, może jakieś problemy techniczne i nie działa. Stoi w miejscu. No i zaczęło się takie łagodne falowanie. A ten ląd, który widać tam na wprost, to jest właśnie ta sztuczna palma. Ta mniejsza, ale ta dużo bardziej zagospodarowana.
z luksusowymi hotelami. Tam hen daleko majaczy sylwetka Atlantisu w tej mgle, ale ja nie wiem, czy to będzie widać. Tych hoteli, które są blisko, nie znam ich nazw, ale tam też taki jest hotel, taki jakby zbudowany z klocków tam w oddali, i on podobno też jest siedmiogwiazdkowy, tak jak Bul Arab. No niestety, no mgła jest i to zoomowanie się nie przydaje. Może w drodze powrotnej, jak się zrobi bardziej tak słonecznie, jak słońce przegoni mgiełkę, to coś nagram ciekawego, a na razie sobie odpuszczam. Przypłynął tutaj właśnie luksusowy wycieczkowiec Aida i on pływa wszędzie, po całym świecie. Ja go widziałem nawet w Norwegii. Wpływa do Oslo, do Bergen. Miło mi go tutaj widzieć ponownie. Ale to nie jest jedna Aida, ich jest, to jest Prima. Nie wiem, czy to ten sam, ponieważ statków tego armatora jest bardzo dużo. Także Aidę na pewno każdy zna i każdy widział. A tutaj luksusowe apartamenty prywatne na palmie w Dubaju. Tutaj od strony wody można podejrzeć, jak bogacze mieszkają. Natomiast w tym budynku na wprost, na samej górze jest punkt widokowy. Natomiast ciut poniżej jest basen z punktem widokowym i tam będę w Wigilię. Okay. O, mamy tutaj też posiłek. Już mi tutaj pan z obsługi powiedział, że jest ten, że jest posiłek na dole. Właśnie teraz przepływamy pod mostami na sztuczną wyspę w Dubaju. Ten wąski to była ta kolejka magnetyczna. No i tutaj dwa samochodowe. Chwilę byłem uziemiony z nagrywaniem i zrobieniem zdjęć, bo dali posiłek i trzeba to było szybko spałaszować, żeby nie stracić nic z widoków. Oj, kapitan. Oj, tam teraz widać ten budynek z basenem. Zaraz, ja go nie widzę. O, tam jest. Bo jest tak przeraźliwie ostre słońce już teraz w ekran telefonu, że no nie widzę, co nagrywam. A tak reklamują, że niby jasność ekranu duża. Guzik duża. Wszystko taka sama. Jeżeli jakiś YouTube'owy reklamator, niby niezależny recenzent, zaczyna opowiadać, że jasność ekranu ileś tam czegoś, to nie słuchajcie ściemniacza, bo i tak będziecie mieli ciemno w ciągu słonecznego dnia. Te wszystkie telefony, one mają jasność bardzo podobną. Posłuchajcie opowieści, hej, hej, a, o. Co ładunek grozy mieści, hej, hej, a, o. Której strasznym bohaterem, hej, hej, a, o. Jest stojący tam za sterem, bardzo wędny, łysy ty, co szatą załości. Dary chłopcy ciągnąć bały pod wzorem łysej bały dziun. I choć byś padł na błysk, ty nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy pod wzorem prędnej pracy, bo znajdzie się na dnie. Ty co gąbką czeszę się, chodźcie gdzieś na Bliskim Wschodzie, hej, hej, a, o. Gdzie łysina nie jest w modzie, hej, hej, a, o. Powiedziały cud kurysy, hej, hej, a, o. Jaki
brzydki jest ten łysy. Choćby górę złota dał, nie skorzysta z naszych dział. Daleko chcę ciągnąć pały, bo nadzorem łysej pały wciągnąć gdzieś pod naprę. Biorę i spróbuję wejść. Brać chłopcy, brać do pracy, bo nadzorem prędnej pracy, bo znajdzie się na dnie tym, co go proszę się będzie kiepsko. Tak okrutny bywa los. Hej, hej, aho! Mu nie spadnie z głowy włos. Hej, hej, aho! Z desperacji więc matrosy. Hej, hej, aho! Wyrywają sobie włosy. Potem widzą taki blask, lecz bardziej niż nikaz. Dalej chłopcy ciągnąć pały, bo nadzorem łysej pały ciągnie, choćbyś padł na pysk, gdy nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy, bo nadzorem prędnej klasy, bo znajdziesz się na dnie tym, co gąbką czeszę się. Kiedyś jakiś inny bryk, hej, hej, aho, na dnie morza zniknął w mig, hej, hej, aho, bo te blaski łysej bały, hej, hej, aho, mu latarnią się wydały. I gdy kurs swój zmienić chciał, rozczaskał się wśród skał. Dalej chłopcy ciągnąć pały, bo nadzorem łysej pały ciągnij, choćbyś padł na pysk, gdy nad tobą jaja błysk. Brać chłopcy, brać do pracy, bo nadzorem prędnej klasy, bo znajdzie się na dnie tym, co gąbką czeszę się.
Ska du ta med deg gjøre Når lufta går ut av lungene dine Ja, ja Penger og plastikkplanter Hva ska du ta med deg gjøre Når lufta går ut av lungene dine Ja, ja Jedna atrakcja. I skąd ta lina prowadzi? Konkretnie. Tam jest stanowisko. Może jeszcze jednego skoczka uda mi się uchwycić. Zaraz nam zbyt duży zoom. Jest, jedzie. Nie wiem, czy to widać. Jedzie, jedzie, jedzie. Mam go. Nagrało i będzie coś widać na filmie.
pływamy.